się dowiedziałam o reszcie naraz i to były zdrady, które były jeszcze wcześniej, powiedzmy. Dla mnie to już był po prostu taki szok. Ja nie przeżywałam tego tak jak tej pierwszej, no bo myślę, że ta pierwsza boli najbardziej. Sandra, wydaje mi się, że no wtedy nie chciała się przyznać, no nie chciała się do niektórych rzeczy przyznać. I też z mojej strony wyszło to, bo ja wiedziałem o tych sytuacjach i czekałem tylko, aż się Sandra przyzna, bo ja chciałem też trochę to kontynuować tylko w momencie, gdy Sandra by się przyznała do tego. Ale nie była, ale też nie mam do niej żadnej jakiejś urazy czy coś w tym stylu, dlatego że sam robiłem dużo gorsze rzeczy mimo wszystko. Ogólnie tak, uważam, że też w programie bardziej tak... To poczucie własnej wartości na pewno jeszcze wzrosło. Myślę, że wtedy byłam też taka bardziej zamknięta, zagubiona. Ja uważam, że ja w programie byłam po prostu bardzo zagubiona w tym wszystkim. Działo się za dużo. To był też właśnie ten czas, w którym ja się przeprowadziłam. No, działo się zbyt wiele. No i po prostu po tym programie zaczęłam układać swoje życie od początku. Dzień dobry, z tej strony Angelika Bielska, dzisiaj studio ze mną Sandra i Bill. Witam Was serdecznie. Cześć. Śmiało mogę Was nazwać jedną z najbardziej kontrowersyjnych par ostatniej edycji miłosnego show Netflixa, ale do tych kontrowersji jeszcze sobie przejdziemy. Zaczniemy od początku. Kogo to był w ogóle pomysł, żeby się zjawić w takim programie? I dlaczego? Sandra pomysł. Jednoznaczna odpowiedź. Okej, i co to miało na celu? Dużo bardzo w tamtym okresie się działo, no i akurat zobaczyłam zgłoszenie i stwierdziłam, czemu jak nie? Nas nie wezmą po takiej historii, to nikogo nie wezmą. No to prawda. A czy braliście pod uwagę w ogóle jakiekolwiek inne programy w tamtym czasie, czy tylko stricte ten? My nie wiedzieliśmy tak naprawdę, do jakiego programu idziemy, do końca nie wiedzieliśmy. Bo dopiero już jak zaczęły się nagrywki, to poinformowano nas oficjalnie, że to jest ten program. Tak, tak, ale wiadomo, trochę się domyśleliśmy. Domyśleliśmy, prawda? A wasza reakcja, jak już było potwierdzone, że to jest ten program? No zajebiście. Tak? Czyli o to chodziło? Tak. No tak. W sumie tak. Aha, okej. I jaki był cel pójścia do takiego programu? Czy faktycznie naprawa tej waszej relacji, czy jednak zabawa i zdobycie zasięgów? My jak tam poszliśmy, to szczególnie wcześniej cały czas rozmawialiśmy o tym, że może faktycznie nam to pomoże. I uważam, że faktycznie nam to pomogło ogólnie. Tak życiowo i też związkowo i czy... No jeżeli chodzi o naszą relację, to na pewno nam pomogło. Znaczy nawet nie sam program, tylko bardziej... Przemyślenia po programie i wszystko, co się działo. A czy na tamten moment nie myśleliście o tym, żeby udać się na przykład na terapię dla par? Tylko iść od razu do programu? Nie, bo już mieliśmy w ogóle zakończyć tak naprawdę tą relację. Czyli to była taka ostateczna deska ratunku, można powiedzieć. No tak, ten program to był już taki ostatni etap, a gdybyśmy tam nie polecieli, to myślę, że i tak byśmy nie byli razem i tak. Że to byłby koniec. Tak, bardzo prawdopodobnie. Czyli ostatecznie ten program, można powiedzieć, że Wam pomógł w budowaniu. Ja uważam, że tak. Tak. Okej. Sandra, ty od początku wleciałaś mocno w to wszystko, powiedziałaś dziewczynom, że tutaj ze strony Billa było 7 zdrad. Wiem, że dopiero gdy to powiedziałaś, to tak mocno w tobie wybrzmiało. Czy faktycznie wtedy do ciebie dotarło, co się między wami działo? Myślę, że wtedy najmocniej dotarło do mnie to, co się między nami działo, bo to wszystko też działo się w bardzo takim krótkim czasie. Właśnie to, jak ja się dowiedziałam, później program, ja tak naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie w tamtym momencie. No, ale tak. Tak, dokładnie. Okej, a powiedz, jak wspominasz tą pierwszą zdradę? Czy to było dla ciebie zdziwienie, czy coś podejrzewałaś? Podejrzewałam coś wtedy. Czyli kobieta czuje, ma taki instynkt, tak, że coś totalnie. Tam się dzieje. Myślę, że to się czuje, tak. I my po prostu wiemy, kiedy coś jest nie tak. No i zazwyczaj się potwierdza. Moich koleżanek wszystkich też to zawsze gdzieś tam działa. Działa, tak. Nawet ta ostatnia akcja. To nie opowiadamy. A czy każda kolejna zdrada, można powiedzieć, boli mniej? Czy da się do tego w ogóle przyzwyczaić jako kobieta? Ja się dowiedziałam o reszcie naraz i to były zdrady, które były jeszcze wcześniej, powiedzmy. Dla mnie to już był po prostu taki szok. Ja nie przeżywałam tego tak jak tej pierwszej, no bo myślę, że ta pierwsza boli najbardziej. Później już miałam po prostu takie wyrzucenie już tych wszystkich emocji i po prostu odechciało mi się. Tak, taką obojętność. Pomimo tych wszystkich złych emocji jednak wracałaś ciągle do Billa, dawałaś mu tą szansę. Co Bill ma w sobie takiego, że wracasz?
Po tej pierwszej zdradze przepracowaliśmy to dlatego, że mieszkaliśmy razem, on dzień w dzień mnie męczył. Nie, teraz rozmawiamy, masz mi wyrzucać wszystko, co czujesz codziennie wieczorem, kazał mi wyrzucać z ciebie wszystkie emocje. No i faktycznie gdzieś tam to na przestrzeni paru miesięcy pomogło i ta pierwsza zdrada była przepracowana. No a te kolejne to no, tak naprawdę już w momencie, kiedy byłam w programie, no nie były przepracowane w żaden sposób. To, no, nie mieliśmy nawet czasu na to. Nie mieliśmy czasu. A czy teraz uważacie, że to już jest zamknięty temat i to jest przepracowane? To jest zamknięty temat. Jesteśmy teraz na innym etapie. Mieliśmy bardzo długą przerwę, która nie miała być w ogóle przerwą. Tylko rozstaniem tak, na zawsze. Tak, po prostu tak, i faktycznie tego kontaktu nie było w ogóle. I też wszystko, co się działo, tak naprawdę wydarzyło się no, rok temu, ponad rok temu, więc może nie ponad wszystko, ale no już minęło na tyle czasu, że myślę, że nie chowamy już do siebie jakiejś urazy, żalu, nie mamy tej takich negatywnych energii wokół tego, tylko po prostu jak gdzieś tam odnowiliśmy ten kontakt, to wszystko było na takiej czystej karcie już, tak. Bo w programie jednak było widać tą złą energię między wami, szczególnie ty, Sandra, emanowałaś tym, że nie masz zaufania do Billa i pokazywałaś to samą swoją postawą, więc na takiej bazie myślę, że ciężko było wam na tamten moment coś zbudować. Tutaj analogiczne pytanie do Billa. Co takiego ma w sobie Sandra, że pomimo tych zdrad, to jednak ona jest tą kobietą, którą ty chcesz ciągle? Kurde, w sensie, szczerze mówiąc, to jest jedyna kobieta, którą, do której mam takie uczucie, że no, ciężko po prostu go opisać. Zawsze przeżywaliśmy wszystko razem, od kiedy byliśmy młodsi, ale też bardziej chodzi o to, że to jest bardzo silna kobieta. Takiej kobiety jeszcze nie poznałem, ona wie, czego chce od życia i to mi się najbardziej podoba w niej. To jak możesz wytłumaczyć te zdrady? Czy to jest jakaś twoja słabość? Skąd one się brały na tamten moment, mając przy sobie taką kobietę? Myślę, że głupota po prostu i też byłem bardzo taką osobą, która nie przemyślała swoje akcje, zanim po prostu ktoś się o tym nie dowiadywał, czy po prostu ktoś mi tego nie wyrzucał prosto w twarz. Że... Brałeś na siebie też konsekwencje chyba na tamten moment. Tak. Myślę, że największa taka zmiana to jest właśnie to, że zanim coś zrobię, to 5 razy przemyślę po prostu i dlatego takich błędów już nie popełnię. A na tamten moment te zdrady były tylko fizycznością, czy z którąś z kochanek łączyło cię coś emocjonalnego? Nie, dla mnie nigdy nie było jakiejś więzi emocjonalnej z żadną dziewczyną, tylko to było właśnie, no tylko to fizyczność. A powiedz, dlaczego miałeś ochotę dalej zdradzać, skoro sam wspomniałeś w programie, że dzień po się czułeś z tym wszystkim fatalnie i jednak dopadały cię wyrzuty sumienia? Ten okres wieczór był taki, że wydaje mi się, że mało ze sobą rozmawialiśmy. To był okres, w którym nie czułem się po prostu sam dobrze ze sobą i no jak mówię, ja sam chyba nie wiedziałem do końca, co robiłem. Oczywiście wiedziałem, bo no, byłem świadomy tego, co robię, ale nie zwracałem na to uwagi. Robiłem po prostu myśląc samolubnie i nie myśląc w ogóle już o naszym związku jako rzecz najważniejsza, tylko i wyłącznie o sobie i po prostu robiłem. Odstawiałeś to na bok i swoje potrzeby brałeś na plan pierwszy na tamten moment. Powiedzmy tak. W programie też mieliśmy to okazję zauważyć. Powiedz, co ci przyświecało, kiedy zauważyliśmy ten pocałunek potajemny z Alicją? Bo na pewno miałeś świadomość tego, że Sandra też to zobaczy prędzej czy później. Tak. Czy też było to samo, po prostu chwilowe zaślepienie i myślenie tylko o swoich potrzebach? Tak, też, że się dosyć napiłem w tego dnia. Czy ten czynnik pomógł, że tak no, powiem? Niestety. I ja pamiętam, że całe 5 dni wyglądały w taki sposób, że ja w ogóle mało co rozmawiałem z Alicją, tylko rozmawialiśmy, na przykład w willi w ogóle nie rozmawialiśmy praktycznie. Rozmawialiśmy, jakieś imprezy bardziej wieczorem i przed spaniem mieliśmy zazwyczaj takie no, dłuższe rozmowy przed spaniem po prostu. No i to się działo wtedy, jak... No po imprezie, powiedzmy. Czyli tutaj też w grę chodziła tylko ta fizyczność tak naprawdę, jeżeli nie zbudowaliście takiej więzi. Dla mnie tak, wtedy. Sandra, jak ty się czułaś, oglądając to wszystko, widząc na ekranie, co Bill zrobił, jakby po raz kolejny? Strasznie się czułam, już miałam takie... To też nie zostało pokazane, ale już chodziłam, mówiłam. Ja teraz jestem singielką, ja już po prostu kończę to. No bolało to, były te emocje, wiadomo, płakałam, było mi przykro, no bo... No zobaczyć, to jest no, straszne uczucie. Tak, co innego słyszeć, a co innego zobaczyć, tak, czy faktycznie tak. To się dzieje, prawda? Ale to musiał być cios. No, ale dla mnie to już wtedy po prostu oznaczało koniec, bo widziałam, że to do niczego nie doprowadzi, jeśli takie rzeczy dzieją się też pod kamerami.
Czyli ty już wtedy w swojej głowie jakby zamknęłaś ten rozdział związany z waszym związkiem. No i też teoretycznie wyszliśmy z programu nie do końca jako para. No właśnie, o to miałam zapytać, bo my widzieliśmy fragmenty waszych rozmów, że próbowaliście coś sobie wyjaśnić, ale to też nie było w takiej czystej atmosferze. Co się stało potem tak naprawdę? Te pierwsze emocje nam towarzyszyły właśnie przy powrocie do Polski jeszcze, że dopiero wyszliśmy świeżo z tego programu, mieliśmy na ten pierwszy czas, żeby w ogóle ze sobą porozmawiać. Jeszcze przez parę dni myśleliśmy, a może coś z tego będzie, no też ale były... wszystko stwierdziliśmy, że to nam nie będzie służyć. No, też były sytuacje związane z Sandrą, o której mi nie mówiła, powiedzmy, ale to jakby się łączyło, Sandra nigdy nic nie zrobiła mi jakby złego, ale też niektóre niejasności, które były między nami i nie były wytłumaczone przez Sandrę i stwierdziliśmy, że, że lepiej odejść od siebie. Z obu stron już po prostu. Padła ta decyzja obustronna. Tak. Okej, właśnie cały czas tutaj mówimy, że Bill jest najgorszy i taka jest narracja też, ale też Sandra coś zawiniła, że... O tym właśnie mówiliśmy przed chwilą, tak, że były takie rzeczy, ale... Sandra, wydaje mi się, że no wtedy nie chciała się przyznać, no nie chciała się do niektórych rzeczy przyznać i też z mojej strony wyszło to, bo ja wiedziałem o tych sytuacjach i czekałem tylko, aż się Sandra przyzna, bo ja chciałem też trochę to kontynuować tylko w momencie, gdy Sandra by się przyznała do tego, ale nie była, ale też nie mam do niej żadnej jakiejś urazy czy coś w tym stylu, dlatego że sam robiłem dużo gorsze rzeczy mimo wszystko i nie oczekiwałem tego. Okej, a o jakich sytuacjach my tu w ogóle mówimy? To znaczy ja tylko powiem, że to nie była żadna zdrada, nic takiego, po prostu... Zdrada to nie była. No, można by było powiedzieć. No po prostu taka sytuacja prywatna, o którą już przegadaliśmy. No i myślę, że nawet nie trzeba jej wyciągać, tylko po prostu przeszła i. To jest coś też nie aż tak istotnego, żeby gdzieś tam o tym mówić. Po prostu, w każdym razie obustronnie już to zaufanie zostało na tyle nadszarpnięte, że po prostu padła ta decyzja, że lepiej wam będzie osobno. Tak. No i co się dzieje potem? Potem wylądowaliście razem w Chorwacji. Jak do tego w ogóle doszło? W Tunezji. W Tunezji, przepraszam. W Tunezji. Tak. Jak doszło do wspólnych wakacji? Kto wyciągnął tę rękę? Pojechaliśmy naprawdę tam jako przyjaciele. Aha. Ale skąd ten pomysł? Wróćmy jeszcze wcześniej. No bo wcześniej już tam jakby wychodziliśmy ze sobą, dlatego że spotkaliśmy, żeby sobie rzeczy oddać po 5 miesiącach. Aha. I od tego dnia zaczęliśmy się tam widywać na jakby czasami. I stwierdziłem, że ja mam ochotę polecieć do Tunezji i sobie stamtąd powracować na miesiąc. Sandra miała przyjechać na tydzień. No i w sumie wyszło na to, że się zwolniła z pracy i została cały miesiąc w Tunezji. Ty do mnie zostanie zwolnienie jeszcze, nie możesz. Nie chciałem, żeby sama wracała też, bo z przesiadką, samolotem to by się zgubiła. To mogło być niebezpieczne dla kobiety. No i co, te wakacje was połączyły ponownie? Wakacje, tak. No, wakacje, tak. To był ten przełom. To był przełom waszego związku. Czy tam doszło między wami do szczerej rozmowy, która oczyściła to wszystko, co się dzieje? Bardzo dużo szczerych rozmów. I też nie mieliśmy żadnych innych bodźców z zewnątrz, tylko byliśmy ja i Sandra, moja rodzina, mój brat, bo z bratem jeszcze tam polecieliśmy moim. I no, we dwójkę mieliśmy codziennie rozmowy, Czyli też na plaży, czy rozmowy na kolacji, takie rzeczy, to było super po prostu, uwolnienie się. I mówienie sobie o wszystkim po prostu szczerze i to... Tak, takie zamknięcie, powiedzenie sobie o wszystkich rzeczach, których na przykład nie powiedzieliśmy sobie wcześniej, albo które uważamy, że powinniśmy powiedzieć na tym etapie, no i to było mega szczere te rozmowy. Czy uważacie, że wcześniej zamiataliście troszkę pod dywan? Tak. I teraz z perspektywy czasu chyba widzicie, że to nie prowadzi. Tylko i wyłącznie rozmowa może coś naprawić, nic innego. I szczerość przede wszystkim. Tak. No właśnie, to powiedzcie, jak jest między wami obecnie? Ja wiem, że w odcinku specjalnym już co nieco zdradziliście, że się spotykacie, ale nie jest to na zasadzie związku, a na zasadzie przyjaźni. Czy to jest nadal aktualne? Tak, powiedziałbym, że tak. Ale te uśmieszki... Idzie bardziej w taką stronę, można by było powiedzieć, przynajmniej dla mnie. Ja to tak odczuwam i w sumie czuję się z tym dobrze. Sandra myślę, że też trochę w tą stronę idzie, ale nie przekreślamy tego jakby, że będzie... Nie przekreślamy tego, że będzie związek jakiś, ale też nie idziemy w tą stronę tak, że dobra, jesteśmy w związku i że to się stanie w ciągu tygodnia, dwóch, trzech. Nie. To na pewno nie. Ale zachowujecie się jak para, czy jeszcze? Trochę tak. No, trochę wszyscy nam mówią, że się tak zachowujemy, ale też nie aż tak. Ale nie do końca. No.
skomplikowane. No. Okej, a jesteście na wyłączność dla siebie all inclusive, czy coś tam się dzieje? To jest ten problem chyba tego XXI wieku, bo ludzie mówią sobie, nie jesteśmy razem, ale zachowują się jak w związku. I można było powiedzieć, że też u nas trochę tak jest, ale no zobaczymy. Mhm. A budujecie jednocześnie jakieś inne relacje, czy się skupiacie raczej? Nie, ja nie robię tego dlatego, że po prostu nie chcę. Staram się o to, żeby oddać Sandrze to, co mogę, to, czego chcę dać, i poza tym to nie potrzebuję jakby innych kontaktów z innymi dziewczynami, czy takich rzeczy. A Sandra, jak to u ciebie wygląda? Też jesteś skupiona 100% na Billu? No ja na razie, no w sumie tak, ja ogólnie jakby nie wyobrażam sobie być skupiona na szukaniu kogoś innego na siłę, jakby no nie. Jak się znajdzie, to się znajdzie. Z takiego albo odnajdzie. Albo odnajdzie. Tak też może być. No i ja między wami dalej tutaj widzę chemię i widzę, że coś jest na rzeczy, ale jest. Tak jak mówicie, może faktycznie lepiej, żeby to było po kolei i szło w stronę taką, jaką ma pójść. Czy wy teraz względem siebie macie to zaufanie, którego wcześniej wam brakowało? Czy jeszcze jakieś niestoski pomiędzy wami są? Ja tak, w sensie ja mam 100%. Ja nigdy nie pytam Sandry, z kim piszesz, co robisz, bo po prostu wiem, że może robić, co chce, ale też wiem z drugiej strony, że po co miałaby się ze mną spotykać, skoro ma ochotę na popisanie sobie z innymi, czy spotykanie się z innymi. I dlatego uważam, że to zaufanie jest po prostu podstawą, nie potrzebuję. Widzę, że bardzo dojrzale do tego podchodzicie już, bez tych zbędnych emocji, które gdzieś tam mogły wam niszczyć wcześniej tą relację. A jak widzicie waszą przyszłość? Czy macie jakieś wspólne plany na te najbliższe dni? Ślub w sumie. Czekaj, najpierw zaręczyny. Właśnie, zaręczyny. To zaręczyny w walentynki może. No właśnie, są walentynki dzisiaj. Tak. No i jak jest sensacja? Już ja wiem, że... Kwiatuszki dostała. Już? Tak, oczywiście. Z rana, przed śniadaniem. O, jak romantyk. A wspólne śniadanie było? Było. No to jest to, o czym mówicie, że nie para, ale zachowujecie się jak para. Troszkę. Wiem, że dzisiaj wybieracie się na wspólną kolację z ekipą, a czy macie jakieś walentynkowe plany? Tylko we dwoje. Ja mam, ale Sandra o nich nie wie. Okay. Powiesz mi poza kamerami, żeby Sandra nie słyszała. No dobra, a powiedzcie z perspektywy czasu, czy wy żałujecie tego programu albo tego, co się działo w tym programie? Tego, co się działo, tak, ale programu nie. No też tego, co się działo jakby z mojej strony, no to było bardzo akurat przykre i patrząc na to, to nie mogę w ogóle zrozumieć, jak mogłem być takim, no debilem po prostu, tak jak ludzie mi mówią na internecie, Bill debil, to akurat z tym się zgadzam, bo naprawdę się tam zachowałem, no podle po prostu do Sandry i to było, na pewno bym się tak nie zachował znowu, ale samo pójście do programu i to, co mnie program nauczył i po programie, czego się nauczyłem, to tak powtórzyłbym. A jak się oglądało to wszystko na szklanym ekranie już? Gdy te emocje opadły, czy faktycznie wtedy dochodziły do ciebie te wnioski, że zachowałeś się Tak. I bardziej oglądałem siebie i czułem cały czas takie zażenowanie po prostu, zażenowanie bez przerwy i ukrywałem się pod kołdry i takie, nie, co ja mówię, za każdym razem jak była jakaś moja scenka, za każdym razem. A ty Sandra, co czułaś oglądając to już poza programem? Ja też miałam takie... Ciarki żenady? Tak, no nawet po prostu z moich wypowiedzi tego, jak się zachowywałam, takie Jezus Maria, ja byłam taką osobą. No to jak ten program was zmienił i waszą relację? Myślę, że po programie dużo się zmieniło właśnie. Zaczęliśmy bardziej patrzeć na swoje potrzeby, na to, czego chcemy od życia, jakby przewartościowaliśmy po prostu swoje życie. No i w relacji, no po prostu to był ten moment, w którym potrafiliśmy się od siebie odciąć i to było bardzo potrzebne. Czyli to był ten impuls po prostu, tak, który wam pomógł na tamten moment. A odczuwacie już jakąś rozpoznawalność po tym programie? Nie. W sensie, czasem można by było powiedzieć, że tak, dlatego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że się patrzy na jakieś liczby. Aha. Tylko dlatego, ale tak poza tym, w życiu codziennym, no zdarzy się, że ktoś nas zaczepi, no to wiadomo, to ale nie odczuwam tego, że nie wiem, idę do sklepu, to wiem, że mnie ktoś zatrzyma. No nie, bardziej to jest taki sposób, że ja żyję sobie swoim życiem i tyle. Nic jakby się dla mnie nie zmieniło. Ja też wspomniałam wcześniej, że byliście jedną z najbardziej kontrowersyjnych par właśnie przez to, co widzieliśmy, przez to, co się też wcześniej w waszym związku działo.
No i w związku z tym chyba właśnie dlatego spadł na Was ogromny hejt. Tutaj przytoczę kilka komentarzy internautów. Nie wiem, co ta dziewczyna z nim robi. Czekają Cię o wiele lepsi faceci. Kolejnych 5 zdrad też im też wybaczysz? Nigdy nie zrozumiem tych dziewczyn. Jak można mieć tak obniżone poczucie własnej wartości, by dać się tak poniżać? Bill nie potrzebuje żadnej dziewczyny, powinien być sam i zacząć nad sobą ciężko pracować. Ja czytając te komentarze... I ja się zgadzam. Dlatego, że... Patrząc na program, tak jest, ja potrzebowałem czasu na przemyślenia i też się zgadzam i miałem ten czas. I teraz jestem inną osobą pod tym względem i dlatego no, ten czas minął, dlatego z tymi komentarzami teraz się zgadzam. To, co było w moją stronę, a ze strony Sandry to można by było też mniej więcej powiedzieć, że tak to wyglądało w programie, wiadomo. Tak to mogło wyglądać w programie, no, ale nie uważam, żebym miała na tyle zaniżoną wartość, skoro jednak potrafiłam, nie wiem, wypowiedzieć mieszkanie w momencie, kiedy się dowiedziałam o tej reszcie i w ogóle no, zerwać jakby całkowicie kontakt po tym programie, więc uważam, że gdybym miała zaniżoną wartość, to nadal bym się starała, bardzo tak o tą relację błagała, a tak nie było. A to jest tak, że Sandra... Jest, dostaje to, czego chce i tyle, po prostu nic. Ty też właśnie, Sandra, nagrałaś taką rolkę, że twoje poczucie po programie, poczucie własnej wartości po programie wzrosło i że się czujesz teraz wreszcie okej. Okay. Mhm. Czy to faktycznie cię umocniło psychicznie? Ogólnie tak. Uważam, że też po programie bardziej tak... to poczucie własnej wartości na pewno jeszcze wzrosło. Mhm. Myślę, że wtedy byłam też taka bardziej zamknięta, zagubiona. Ja uważam, że... Ja w programie byłam po prostu bardzo zagubiona w tym wszystkim, działo się za dużo. To był też właśnie ten czas, w którym ja się przeprowadziłam. No, działo się zbyt wiele. No i po prostu po tym programie zaczęłam układać swoje życie od początku. Pracować nad sobą. Ty byś też pracowałaś nad sobą, bo doczytałam, że byłeś na terapii. Czy to się zdarza? Tak, ale to trwało dosyć krótko, ale pomogło mi to, bardzo mi to pomogło. Mm-hmm. Było to około, no to były 3-4 spotkania może. Okej, ale już coś z tego wyniosłeś. Czy wy byście jeszcze powtórzyli raz tą przygodę, gdybyście mieli taki wybór? W sensie programowo? Programowo. To tak. Tak. Możemy do trzeciego sezonu nawet, jak mamy do siebie. Jak jest taka możliwość, bo na pewno dostarczyliście wiele emocji nam, więc my byśmy z chęcią popatrzyli, co się tam u Was dalej dzieje, ale mam nadzieję, że dalej będziecie to relacjonować w mediach. I tutaj właśnie pytanie do Was, czy tak się stanie, bo ludzie jednak troszkę oczekują od Was tego, żeby mi się wydaje, że tak. W sensie lubimy nawet w sumie udostępniać siebie razem i ogólnie mówić o tym, jak jest między nami, dlatego myślę, że tak będzie dalej. To właśnie ludzie też nie rozumieją tego, bo patrzą tylko z perspektywy programu. Tak. O, ty jesteś idiotka, ty jesteś debil, jakby na tym koniec. Jest takie bardzo... Dlatego fajnie też oczyścić się, powiedzmy, na ile się da przez internet, przez socjale i tłumacząc to, że nasze życie nie wygląda dosłownie całkiem w taki sposób, jak to wygląda. A jak jeszcze chcecie wykorzystać to swoje 5 minut popularności, które właśnie dostaliście? Dalej chcecie iść jakąś medialną stronę, czy raczej skupić się na swojej pracy? Ja chciałabym pójść w tą medialną stronę, zobaczymy jeszcze w co się ukierunkuje. No i to jest dopiero początek, także... No na pewno. A wiesz, u Ciebie? Ja lubię to robić, ale to nie jest mój plan na życie. To nie jest to, czego na pewno chcę w 100% robić. Okay. Ale ja ogólnie lubię właśnie prowadzić Instagrama, robić takie rzeczy. Czyli też z mediami coś zrobić. Tak. Na pewno też będę robił. I ogólnie będę cały czas aktywny na socjalach, to na pewno. Poza tą popularnością też na pewno wynieśliście wiele znajomości z tego programu. Widzieliśmy rodzące się znajomości na szklanym ekranie, a jak jest poza kamerami? Czy utrzymujecie te znajomości? Tutaj wiem, że wspólne mieszkanie na pewno Wam pomaga w tym wszystkim. Tak. No tutaj mega się zaprzyjaźniłam z Pauliną i Kamilem. Z Paulą i Kamilem w programie. No tak naprawdę Amanda, Cornel, dziewczyny z Markiem. Karoliną Max, my wszystkimi mamy tak naprawdę kontakt i mniejszy bądź większy. Powiedzmy, że Sandra ma taki najbliższy z Pauliną i z Kamilem. No bo z nimi mieszkam. Dlatego, że ja też z nimi mam, dlatego że no, często też bywam u Sandry albo Sandra u mnie i często się jakby tam widzimy razem. Jesteśmy jakby wspólnie, ale też no, taki najlepszy kontakt no, to mam z Kornelem i z Anią.
To się da też zauważyć i w programie, tak. I na tak, waszych tak, social mediach właśnie. Tak. Dzisiaj widzimy się z Kornelem też, także i z Amandą. Słyszałam właśnie, że macie już wspólne plany. Wspólne walentynki może. Wspólne walentynki w sumie, no ale też do miłosnego programu poszliście, więc macie kontynuację poza tak, programem. Tak. A tutaj jeszcze wracając do tego wspólnego mieszkania, ten miłosny trójkąt, który się zadział u Pauli i u Kamila i nowej partnerki Kamila, wzbudza tak duże kontrowersje jak wasz związek. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Jesteście chyba odpowiednimi osobami, które są blisko tej dwójki, prawda? Więc po prostu u Pauli i Kamila najwidoczniej przez już dłuższy czas nie było tej miłości. Oni zakończyli tą relację, no i teraz właśnie Kamil związał się ze swoją nową dziewczyną. No i jakby mieli do tego mega zdrowe podejście, jakby nie było tam żadnej zazdrości i w ogóle, no jednak zamieszkali razem, więc to była sytuacja, tak. No i to nie jest trójkąt przede wszystkim. Tak, tak, tak. Po prostu te komentarze, tak? Tak, tak, tak. Tak, ale nie, tak naprawdę to wygląda, że dziewczyny też się między sobą fajnie dogadują, jakby, no po prostu jak takie dobre koleżanki. No myślę, że Kamil też się z tego cieszy, że nie ma żadnych kwasów, spin, tylko że wszystko jest takie mega czyste między nimi. No i jakby dla mnie to jest wow, mega, mega dojrzałość w tym wszystkim. No na pewno jest to godne podziwu, że udało im się z tego wszystkiego tak wygnąć. A co z kolei sądzicie o Kornelu i o Amandzie? Bo tam też bardzo dużo emocji było i to jeszcze nawet na odcinku specjalnym widać było, że między nimi tam iskrzy. Moim zdaniem w przyszłości mogliby do siebie wrócić. W przyszłości, ale to też jest coś takiego, no to jest bardzo niepewne. Nie wiadomo, czy ktoś nie spotka kogoś po drodze. Nie wiadomo też, czy będą umieli to przepracowywać, bo osoby są różne i nie wiadomo, czy będą umieli w ogóle to przez to przejść. I czy wspólnie jeszcze będą chcieli, prawda, po jakimś tam czasie? U nich brakowało tego, czego było u nas, czyli tej takiej przerwy z zerowym kontaktem, moim zdaniem też. No właśnie, bo oni cały czas są gdzieś tam obok siebie mimo wszystko, prawda? Chyba też mieszkają w jednym mieście i przez to też ten urwanie wspólnego kontaktu, mimo wszystko pieska mają też. Też, właśnie. I po 9 latach, no sami wiecie, jak u was było na pewno ciężko ten kontakt urwać, więc podejrzewam, że tu jest ta sama sytuacja. Tak. Max na swoich social mediach wspomniał też o jakichś dramach, o tym, że coś ma wyjść dopiero, że się przejechał na uczestnikach, że niektórzy okazali się fałszywi. O co chodzi? Bo on tak naprawdę nie wyjaśnił i zostawił taką nutkę tajemnicy, więc ja chcę tutaj dopytać albo zdementować, o kogo tu może chodzić. My w sumie nie wiemy, o co chodzi, bo z Maxem spinu nie mamy. Także myślę, że dowiemy się ze wszystkimi, jak coś wyjdzie. Okej, zapytam go na pewno o to, bo tutaj widzowie też są ciekawi. Ale słyszałam też, że Roxana urwała kontakt z uczestnikami pozostałymi. Czy to prawda? I myślicie, że... Po prostu... No po prostu nie ma tego kontaktu. Widziałam, że na tym odcinku specjalnym ta relacja Marka i Roxany też wzbudziła wiele kontrowersji i emocji. Co wy o tym sądzicie? Kurczę, ja się z Markiem ogólnie nigdy nie zadawałem jakoś bliżej, czy nie miałem nigdy żadnych jakichś bliższych rozmów. Dlatego ja nie wiem tak w 100%, jak to ogólnie wyglądało. A i myślę, że Sandra tutaj może coś dodać. No właśnie, bo się bliżej trzymałam z Roxaną, prawda? Nie, z Markiem, tak. Ja bliżej się trzymałam z Markiem, no i on jest naprawdę bardzo dobrą osobą, o wielkim sercu. Ja myślę, że on naprawdę krzywdy nigdy by jej nie zrobił. No i po prostu. W sensie, po tym wszystkim, co mi też wytłumaczyłaś, no to ja uważam, że faktycznie ta prawda jest po jego stronie. Ja tak uważam. Mimo że go nie znam jakoś bliżej, to po tych wszystkich opowieściach, których słyszałem, to jednak widzę to, że. Jesteście może kolejnymi tak uczestnikami, którzy właśnie to mówią, a chyba wiecie najlepiej, wiecie najwięcej, co tam mogło między nimi zajść. A czy uważacie, że wygrana dziewczyn była w pełni zasłużona? Tak, najbardziej. Dziewczyny jakby też mają taką mega czystą relację, są ze sobą szczere, no i właśnie to też pokazało w programie, więc... Pokazały, że miłość nie kłamie. Tak, i że faktycznie wygrywała związek, który jest najbardziej szczery. Tak. Ostatnio też była uczestniczka, zarzuciła produkcji, że program jest reżyserowany. Czy wy się jakoś do tego możecie odnieść? Nie jest. Niestety nie jest. Nie wiem, kto by wymyślił taki scenariusz. Czasem czytamy komentarze, że to jest wszystko reżyserka, a my takie, dobrze, niech tak myślę. Nie wiem, kto by umiał to wymyślić, ale serio. Ja myślę, że samo życie to tylko mogło napisać taki scenariusz. Myślę, że tak. No dobra, to powiedzcie, czego was nauczył ten program? Albo co byście doradzili kolejnym uczestnikom, którzy się odważą pójść, skonfrontować swoją miłość przed
Polakami. Żeby przed pójściem do programu wszystko sobie wyjaśnili, nie kłamali, nie odwalali w willi pokus. Żeby nie być samolubnym. Żeby nie być samolubnym. Okej, okay, a czego ja wam mogę życzyć na przyszłość? Czego ja najbardziej chcę? Zdrowia w sumie. Zdrowia. No tak, jak jest zdrowie, to wszystko inne się ogarnie. Okej, okay, a tak. Sandra? Pieniędzy. I jak są pieniądze, to też niewiele ogarnie, więc... Tak. Tak, Sandra, potwierdza, że pieniędzy. Zdrowie najważniejsze. No dobra, to ja wam życzę zdrowia i pieniędzy, ale myślę, że to przyjdzie też z czasem na pewno. No i żebyśmy się już nigdy nie kłócili może. O, no właśnie, tego wam życzę, żeby atmosfera między wami zawsze była oczyszczona tak jak teraz. No i niech ta relacja zmierza w tą stronę, w którą wy sami tego chcecie. Tak. I dziękuję wam ślicznie za szczerość, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy miłość ci wszystko wybaczy? Na to wychodzi, tutaj mamy tego, żeby przykład. Ślicznie dziękuję.